Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, robimy sobie horoskop tygodniowy. Kiedy na niego natraficie, wtedy jest ważny. I teraz będzie troszeczkę inne to czytanie, dlatego że będziemy sobie poruszać przeszłą energię, czyli co odchodzi w tym tygodniu, aktualną energię, taką główną, która będzie się Was trzymać i jak możecie z niej skorzystać, oraz co dobrego do Was przyjdzie. I też sprawdzimy sobie miłość, co w stałych relacjach, albo w jakichś tam sytuacjach romantycznych, lub też co dla singli, sprawdzimy sobie co na ten tydzień. I teraz tak, grupa numer 1 ma kartę wewnętrzną moc. Grupa numer 2 ma pojawienie się miłości. I grupa numer 3 ma przekraczanie do światła. Albo podążanie w kierunku światła, jak chcecie. I możecie wybrać oczywiście swoją grupę intuicyjnie, sugerując się nazwami, obrazkami lub po prostu tą grupę, która najmocniej Was przyciąga. Ale też, słuchajcie, możecie wybrać swoją grupę poprzez znak zodiaku w przypiętym komentarzu, w stopkach czasowych będziecie mieć wypisane znaki zodiaku i jeżeli Wasz znak nie będzie się pokrywać z grupą, którą wybraliście intuicyjnie, to się nie martwcie, bo wybraliście intuicyjnie. Znaki są dla tych osób, które po prostu wolą czytania dla znaków zodiaku. Ok, słuchajcie, i przechodzimy do grupy numer 1. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Waszą wewnętrzną moc, co my tu mamy? To są, słuchajcie, karty afirmacji i ona mówi tak. Dziś wybieram postrzegać siebie jako kogoś ważnego, uznaję swoją prawdziwą siłę, pozostaję niezłomny w obliczu przeciwności. Jeśli się potknę, podnoszę się, wiedząc, że jestem wypełniony mocą wszechświata. Akceptuję i doceniam siebie w każdym aspekcie. W moim wnętrzu kryją się najcenniejsze skarby tego świata. I wszechświat świeci przeze mnie. Albo przemawia przeze mnie. Więc macie bardzo silną energię na ten tydzień, możecie ożyć, możecie mieć wrażenie, że będziecie mogli góry przenosić, ale jest to przepiękna energia, która będzie wychodzić prosto z Waszego wnętrza i będzie oświetlać Wam drogę. Dobra, słuchajcie, patrzymy co dla grupy numer 1 i co odchodzi w tym tygodniu, jaką energię żegnacie. Żegnacie energię Kiermka Mieczy. W tym tygodniu zrobi się luźniej pod względem nauki czegoś nowego lub skupiania się na czymś. W Kiermku Mieczy czuję, jakbyście w poprzednich tygodniach musieli wywiązać się, nie wiem, z większej ilości zadań, może się czegoś uczyliście, może mieliście jakieś kursy, może musieliście więcej czasu poświęcić na jakąś pracę czy obowiązki, ale w tym tygodniu właśnie ta energia już odchodzi, czyli będzie więcej czasu, będzie więcej przestrzeni na coś innego. Więc zdecydowanie coś, co musieliście się trzymać, być może coś, co musiało być regularne, czemu musieliście poświęcać właśnie dużo czasu, w tym tygodniu jednak odchodzi na bok. Więc niektórzy z Was może odłożą naukę na bok, niektórzy z Was może zakończyli właśnie naukę lub też właśnie zelży się tutaj energia, jeżeli chodzi o jakieś obowiązki. Lub też po prostu postanowicie odłożyć jakieś obowiązki, jakąś sprawę, do której się przykładaliście, którą zajmowaliście się na razie na bok. Więc co odchodzi? Właśnie jakieś zajęcie lub właśnie jakaś energia taka uczenia się, poświęcenia czemuś uwagi, zaangażowania w coś. Więc czuję, jakby właśnie w zeszłym tygodniu coś, co najmocniej Was angażowało, coś, co pochłaniało najwięcej Waszego czasu, w tym tygodniu odeszło na bok. Czasami jest tak, że nie wiem, może robiliście remont i już go zakończyliście, może robiliście remont i postanawiacie, że teraz na ten tydzień robicie sobie przerwę, albo właśnie uczyliście się do czegoś i zrobiliście kawał świetnej pracy i postanawiacie, że w tym tygodniu jakby, że w tym tygodniu na przykład tak będziecie odpoczywać i weźmiecie się znowu gdzieś tam do przypomnienia o czymś za tydzień. Natomiast coś, co pochłaniało dużo Waszej energii, dużo Waszego zaangażowania. Uwaga, zaangażowanie, jeszcze jedno słowo, słuchajcie, miałam w głowie, ale mi wypadło. To odchodzi w tym tygodniu, więc jakaś sprawa, jakaś rzecz, jakaś kwestia, która była czasochłonna, pracochłonna, w tym tygodniu odchodzi na bok.
Być może też niektórzy z Was zajmowali się jakąś relacją, która w zeszłym tygodniu pochłonęła Wam ogrom Waszego czasu i w tym tygodniu postanowicie postawić na siebie, zająć się innymi rzeczami, swoimi obowiązkami, czymś, co wymaga jednak teraz bardziej uwagi. Dobra, słuchajcie, patrzymy na aktualną energię na ten tydzień. Co w aktualnej energii tutaj dla Was się pojawia? W aktualnej energii macie energię mocy. Będziecie, słuchajcie, zdecydowanie tutaj poświęcać czas na to, żeby wzrastać w sile. Będziecie skupiać się na tych rzeczach, rzeczach, które wymagają teraz wzięcia się. Z energią mocy, słuchajcie, to jest wzięcie się czasami za zaległości, doprowadzenie pewnych spraw do końca. To jest powrót... niedosłownie powrót do domu. Dla niektórych może z Was dosłownie, może będziecie wracać z jakiejś podróży. Natomiast energia mocy to jest dla mnie taka energia powrotu po prostu do domu. Czyli przez pewien czas zajmowaliśmy się rzeczami dookoła, być może unosiliśmy się nad ziemią i nagle jest taka mocna, przyziemna energia, która mówi o tym, nie, teraz jest ten nowy tydzień, musimy zająć się tym, ogarnąć te rzeczy, te kwestie i po prostu za nie się wziąć. Lub też wziąć się za samego siebie, poukładać sobie pewne kwestie w głowie. Więc w tym tygodniu czuję, że zdecydowanie będziecie skupiać się na tym, co najważniejsze, na tym, co trzeba zrobić, na tym, co jeszcze wymaga, może ewentualnie jakichś poprawek, bo w zeszłym tygodniu poświęcaliście czemuś innemu czas i nagle odkładacie to na bok, albo coś już się zakończyło i teraz wchodzicie w energię fajnego skupienia. Skupienia na tym, co trzeba zrobić przez ten tydzień, co Was czeka, jest tutaj dobra organizacja. Ta energia mocy też będzie Wam pomagać w tym, żeby szybciutko i sprawnie wywiązać się ze wszystkich obowiązków, więc ogólnie będzie to dla Was przyjemny tydzień. Bo wszystko, co będziecie w tym tygodniu robić, będzie Wam dawać większe takie poczucie sensu, będzie Wam dawać takie poczucie stabilności, bezpieczeństwa, ciepła, komfortu. Więc będziecie coś robić, co będzie właśnie to zwiększać. Więc będziecie czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Będziecie czuć większą równowagę. I tutaj też słyszę, że będziecie dążyć do równowagi. Nie wiem, jaka była druga karta dwójki monet, ale właśnie będziecie wchodzić w jakąś energię równowagi, będziecie równoważyć pewne energie, będziecie chcieli właśnie tej równowagi, harmonii i w tym tygodniu będziecie robić rzeczy właśnie w tym kierunku, żeby zrównoważyć tę energię, żeby była większa stabilność, żeby była większa harmonia, żeby czuć się spokojnie, żeby czuć się dobrze, więc czuję Was w takich codziennych po prostu jakichś kwestiach, w codziennych jakichś sprawach, które po prostu trzeba zrobić, z których trzeba się wywiązać. Ale mimo wszystko ten tydzień będzie bardzo udany, sprawnie wszystko uda Wam się tutaj zrobić, więc będzie ten tydzień dla Was bardzo pomyślny. I tak jak mówię, będziecie mieć fajne poczucie, że to, co robicie, ma sens. Czyli możecie mieć większy przypływ inspiracji, niektórzy z Was będą bardziej kreatywni, u niektórych z Was ta energia mocy doda faktycznie tej mocy do działania, inspiracji, motywacji i będzie Wam łatwiej wywiązać się z pewnych tutaj kwestii, z pewnych spraw. Więc macie przepiękną energię, która będzie Was motywować, a przy tym wszystkim będziecie czuć, że to, co robicie, ma sens. Że to, co robicie, robicie dla swojego bezpieczeństwa, komfortu, więc niektórzy z Was będą się skupiać, nie wiem, na ustabilizowaniu pewnych relacji, niektórzy z Was wezmą się za sprawy finansowe, ale będziecie dążyć do harmonii i równowagi. Więc korzystajcie z tej energii, to jest dobry czas do załatwiania tego, co jeszcze wymaga tej Waszej uwagi, co jeszcze wymaga tej Waszej pracy. Zobaczymy sobie teraz, co dobrego do Was idzie w tym tygodniu. Energia gwiazdy. To jest, słuchajcie, energia pomyślności, to jest energia spełnienia marzeń, to jest energia manifestacji, więc słyszę, że dla niektórych z Was łatwiej może być w tym tygodniu manifestować pewne sprawy, więc tutaj uważajcie na to, co myślicie, bo czasami jest tak, że nie wiem, wracając do domu pomyślicie, chciałabym się napić soku pomidorowego, nie piłem go z X lat na przykład, a wchodzicie do domu, okazuje się, że ktoś z domowników kupił przez przypadek sok pomidorowy, zamiast sosu na przykład pomidorowego, tak? I będziecie ucieszeni, bo o tym dopiero co pomyśleliście. I właśnie w tej energii gwiazdy często tak jest. Coś nam przejdzie przez myśl i zaraz to może się manifestować, zaraz to może dziać się w naszym życiu. Ale co dobrego idzie do Was w tym tygodniu, właśnie czuję taki fajna energia spełniania życzeń, spełnienia marzeń, spełnienia celów. Więc to, co pomyślicie, tak jak powiedziałam, będzie z łatwością się realizować.
bardzo szybko może się manifestować. Więc zwróćcie uwagę na to, co pragniecie. Z energią gwiazdy powiedziałabym, że też to jest taki fajny, łagodny przepływ, więc te energie pomogą Wam iść z prądem. Nie będziecie się opierać zmianom, nie będziecie mieć poczucia, że idziecie pod prąd, nie będziecie mieć poczucia, że nie wiem, że coś jest źle, nieciekawie, tylko faktycznie ten tydzień będzie miło Wam upływać. Będziecie iść przez niego z przyjemnością. I dodatkowo ta energia będzie Wam pokazywać Wasze cele, pragnienia i marzenia, więc też w tym tygodniu możecie mieć większą świadomość tego, co Wasze ciało potrzebuje, co Wasza dusza potrzebuje i na tym będziecie się skupiać i w tym kierunku będziecie iść. Więc zdecydowanie Was widzę w takim fajnym przepływie, idziecie naprzód, idziecie przez ten tydzień fajnie, nie opieracie się niczemu. I zdecydowanie to jest taka energia, wiecie, w której wszystko idzie fajnie, wszystko idzie, płynie do przodu, nie ma żadnych przeciwności. Więc to jest naprawdę przepiękna energia i to jest naprawdę dobra wiadomość. Zobaczymy teraz, co w miłości, co dla osób w stałych relacjach w miłości. Chcę tą kartę. Dla stałych związków, dla stałych relacji macie energię giermka, buław, jeżeli chodzi o stałe związki lub też jakieś sytuacje, nie wiem, z kimś tam się spotykacie, randkujecie, flirtujecie. Z giermkiem buław Wasze rozmowy mogą bardziej teraz przechodzić w taki tryb ognisty, bym powiedziała. Większa namiętność może się zrodzić lub w takich początkujących relacjach mogą być tutaj rozpoczęte kolejne kroczki, czyli nie wiem, może dojść do jakiejś fizyczności lub Wasza osoba bardziej się odważy, będzie bardziej śmiała lub też Wy, bo dla relacji jest energia właśnie takiej odwagi, jest taka energia pożądania, namiętności, ale przy tym wszystkim takiej dużej odwagi, czucia się przepięknie w swoim ciele. Więc dla stałych relacji ten tydzień może być bardzo ognisty, możecie poczuć większą chęć na bliskość, na fizyczność i też Wy będziecie w przepięknej takiej energii, jakby to powiedzieć, zdobywania swojego partnera lub partnerki. Brakuje mi, słuchajcie, tutaj słowa, staram się go znaleźć, ale nie znajdę teraz tego słowa, ale jest to przepiękna, ognista energia, więc w tym tygodniu dla stałych związków będzie ogień, będziecie mieć większą potrzebę fizyczności, będziecie mieć większą potrzebę intymności, bliskości, możecie mieć większe chęci na przytulanie właśnie, na seks, będziecie mieć większą właśnie taką potrzebę bycia obok tej osoby, ale też będziecie tak pewni siebie, że druga osoba z łatwością może Wam ulegać. A dla osób, które nie są w stałych relacjach, ale mają jakieś tam sytuacje, no nie? Że z kimś tam kręcicie, z kimś tam, wiecie, piszecie, z kimś tam się spotykacie, ale to nie jest dosłownie związek, to właśnie czuję, że będziecie bardziej odważni i te rozmowy mogą zacząć schodzić na właśnie jakieś takie tory bardziej pożądania, namiętności, fizyczności, więc zacznie się coś rozkręcać. Będzie też czegoś więcej, więc być może więcej wiadomości, więcej kontaktu. To dla osób właśnie z jakimiś tam osobami, a dla singli, singli, co dla singli, singli, wszystko chce wylecieć. Energia szóstki kielichów. To jest energia wracania do przeszłości. Osoby bez stałych relacji będą bardziej mogły wracać myślami do czegoś, co było, co minęło, albo co mogło być, a się nie wydarzyło. Więc to jest energia wspominania tego, co było, co minęło. Lub też w energii szóstki kielichów czuję dla singli, że możecie dostrzegać więcej osób dookoła siebie, które zwracają na Was uwagę. Więc będziecie widzieć, że kurczę, wpadłam tej osobie w oko. Za chwilę gdzieś tam idziecie, ktoś jest dla Was bardzo miły i też wyczujecie, że no patrzy na Was tak trochę dwuznacznie, no nie? Więc single w tym tygodniu również będą mieć przepiękną energię, dlatego że zobaczycie, że dużo ludzi zwraca na Was uwagę i poczujecie się tacy zauważeni w tej kwestii romantycznej. Nie mówię, że tutaj może ktoś nagle się pojawi, ale będziecie widzieć, że jesteście w centrum uwagi, że osoby są Wami zainteresowane. Z szóstką kielichów powiedziałabym, że to jest bardziej taki spokój, taka radość, wewnętrzna miłość, miłość do samego siebie, miłość do życia. I single, tak jak powiedziałam, będą zauważać, że są w centrum zainteresowania, plus też mogą pojawić się jakieś myśli o przeszłości, wracanie do przeszłości, do tego, co było albo co mogło być, a się nie wydarzyło. Więc tak to, słuchajcie, mi się pokazuje dla grupy numer 1. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę lwa.
To będzie dla mnie znak, że jesteście w tej grupie. Lew kojarzy mi się z taką wewnętrzną siłą, więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I przechodzę do grupy numer 2. I słuchajcie, dla grupy numer 2, Wy tutaj macie pojawienie się miłości. Jeżeli chodzi o Wasze przesłanie, to jest tak. Odrzucam ból i uwalniam się od oporu. Dziś wybieram przebywać w świetle mojego istnienia. Odważnie wznoszę się i proszę o zrozumienie, które uwolni mnie od dualizmu. Moje modlitwy są wysłuchiwane, a Bóg posyła anielską pomoc, aby miłość i pokój mogły do mnie dotrzeć. Kiedy otwieram oczy, pojawia się miłość. Więc znika, słuchajcie, ból, znika jakiś opór. Być może czuliście, że wiatr wieje Wam w oczy, w tym tygodniu będzie lżej, w tym tygodniu będzie przyjemniej. Czuję fajną energię słońca. Ale dobra, patrzymy, słuchajcie, co odchodzi w tym tygodniu. Oj, wszystko by chciało odejść. Nie czuję, żeby, słuchajcie, to był askielitus. Czuję, jakby ktoś robił zamęt, ktoś w Waszym otoczeniu robi jakiś zbędny chaos. Ale dobra, wracając do meritum. Co odchodzi dla Was w tym tygodniu? Energia umiarkowania. Odchodzi coś, co zaburzało Wasz spokój. Odchodzi coś, co zaburzało Waszą równowagę, Waszą harmonię. Czyli dla niektórych z Was, jeżeli czujecie, że w ostatnich tygodniach lub tygodniu, w ostatnich dniach jakaś osoba zaburzała Wasz spokój, to w tym tygodniu odchodzi. Ja nie mówię, że tutaj będzie jakaś katastrofa, tragedia, coś się komuś stanie, ale to czasami, słuchajcie, mogą być takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, nie chcemy iść do pracy, bo jest osoba, której nie lubimy, a akurat w tym tygodniu może być na L4 albo wziąć urlop. Albo, nie wiem, ktoś nie dawał nam spokoju, nas męczył i w tym tygodniu nagle ta osoba daje nam spokój. Lub coś innego mogło zaburzać Waszą równowagę, Waszą harmonię, Wasze poczucie szczęścia. Może niektórzy z Was chorowali w zeszłym tygodniu lub w poprzednich dniach. I nagle w tym tygodniu przychodzi zdrowie, tak? Bo tutaj jest, macie przepiękną energię, że co odchodzi? Coś, co zaburzało Waszą harmonię, coś, co zaburzało Wasz spokój, być może jakieś lęki, to w tym tygodniu się to uspokoi, w tym tygodniu to znika. Więc coś, co Wam ciążyło, coś, co blokowało to umiarkowanie w Waszym życiu, odchodzi, więc będziecie mogli odetchnąć z ulgą. Dla każdego z Was to będzie coś innego, tak jak powiedziałam. Czekajcie, zerknę w ogóle, ile nagrywamy? 17 minut. Okej, rozgaduję się tutaj bardzo mocno. Natomiast tak, zdecydowanie coś, co było jakąś blokadą, coś, co Wam ciążyło, odchodzi. Tak samo jak mieliście, słuchajcie, tej Waszej afirmacji, tak, że odrzucam ból i uwalniam się od oporu. Więc coś, co Wam ciążyło, coś, co sprawiało u Was ból, być może faktycznie taki, wiecie, fizyczny lub gdzieś tam emocjonalny, odchodzi i czujecie się lepiej. U niektórych z Was słyszę specyficzną wiadomość, może niektórzy z Was przechodzą przez etap żałoby, więc w tym tygodniu poczujecie większą miłość obok siebie, większe takie już ułożenie, nie wiem, tego bólu w tym kierunku. Więc zdecydowanie, co odchodzi? Coś, co Wam ciążyło. Coś, co zaburzało spokój. Coś, co zaburzało równowagę. Więc to jest ogromna, słuchajcie, wiadomość i przepiękna wiadomość. Zobaczymy, słuchajcie, teraz aktualną energię. Tutaj się do mnie dobijają. Dobra, nieważne, słuchajcie, pomijmy to. Właśnie dla niektórych z Was czuję, że to może być jakaś upierdliwa osoba, której Wy mówicie nie, a ta osoba cały czas, wiecie, dzwoni miliard razy, albo wiecie, albo pisze miliard razy. Więc tutaj dla niektórych z Was ktoś da Wam spokój. Ale coś odchodzi, coś, co Wam ciążyło. I jest to bardzo dobry znak, bo niektórzy z Was może wrócą do zdrowia, niektórzy z Was, co Wy macie, energię transformacji właśnie, zmienia się, słuchajcie, całkowicie energia w Waszej grupie. Ten opór znika, coś, co ciążyło, znika, blokady znikają, przychodzi fajna, nowa, świeża energia. I teraz jest, słuchajcie, 22:48. Chciałabym sprawdzić, co znaczy 48, bo nie wiem, dlaczego w ogóle spojrzałam na godzinę. Jako anielska liczba. Więc słuchajcie, sobie sprawdzimy, co to oznacza.
To słuchajcie, wartość szczerości oraz prawdy, osiągnięć i sukcesów, realistycznych wartości, pracowitości oraz determinacji, ciężkiej pracy i praktyczności, bla, bla, bla. Nie o to mi chodzi. Nie czuję, żeby to rezonowało. Coś innego mi tutaj dajcie. Co tu słuchajcie, znaleźć? To słuchajcie, symbol komunikacji od waszych aniołów, że są po waszej stronie i wasze życie zmienia się na lepsze. Musiałam to, słuchajcie, znaleźć na angielskiej stronie, bo w polskim, na polskich Google'ach mało jest tych takich anielskich numerów, więc słuchajcie, to bardzo rezonuje z waszą grupą. Więc sama jestem, słuchajcie, w szoku, bo wasi aniołowie są bardzo blisko was. I tak jak wy tu mieliście, Aha, że wasze modlitwy są wysłuchiwane, a Bóg posyła anielską pomoc, aby miłość i pokój mogły do was dotrzeć. Więc jest przepiękna energia i anioły są z wami. Są po waszej stronie. I jak tu jest napisane, że wasze życie będzie zmieniać się na lepsze. Więc macie przepiękną energię. Nie wiem, co się zmienia, ale wasza grupa może być bardzo mocna pod względem teraz zmian. Zobaczymy, słuchajcie, co w aktualnej energii. Nie chcę giernika mieczy. Coś, słuchajcie, mi tu w energii się wplata. Nie wiem kto, nie wiem co. Ale czuję... Nieważne. Co w aktualnej energii? Energia kochanków. To jest, słuchajcie, energia kochanków dla was w aktualnej energii na ten tydzień. Czuję jako fajną właśnie współpracę z niebem, z aniołami, w kogokolwiek wierzycie, w cokolwiek wierzycie. Ok? Z górą, z wszechświatem, z Bogiem, kimkolwiek. Tutaj nie odczytam kochanków absolutnie jako miłość romantyczna, jako partner, partnerka. Dlaczego? Dlatego, że tą energię czuję bardzo mocno duchowo. Czyli ta aktualna energia dla was na ten tydzień to jest przepiękne poczucie, że nie jesteście sami. Bardzo silne poczucie miłości. Silne poczucie wewnątrz, że jesteście wspierani, że jesteście kochani. Więc w tym tygodniu, nie wiem dlaczego, ale szykują się dla was ogromne zmiany i ten tydzień będzie dla was naprawdę bardzo udany. Zresztą macie też motyle, które są symbolem transformacji. Nie wiem dlaczego tutaj widzę jakiś krzyż. Ja wiem, że tutaj krzyża nie ma, ale widzę jakby jakiś krzyż, więc jakiś ciężar odchodzi wam z pleców. Spada wam z pleców, spada wam z barków. Więc w tym tygodniu, słuchajcie, czekają was jakieś niespodzianki od losu. W tym tygodniu będziecie dostawać jak nigdy bardzo dużo znaków od góry, od wszechświata, odnośnie różnych rzeczy. Dla niektórych z was to będą anielskie liczby, dla niektórych z was konkretne słowa, dla niektórych z was konkretne osoby, ale zdecydowanie widać, że będziecie mieć w tym tygodniu ogrom znaków z nieba, tak? Dla osób, które, tak jak powiedziałam, specyficzna wiadomość, są w żałobie, bo kogoś straciły, nieważne czy to człowiek, czy zwierzę, będziecie w tym tygodniu dostawać znaki od osoby, która zmarła lub od zwierzęcia. Będziecie widzieć jakieś znaki, symbole. Co więcej na ten tydzień dobrego? Otwórzcie się na przyjmowanie, otwórzcie się na to, co pięknego chce się zmanifestować w waszym życiu. W tym tygodniu czekają was jakieś pozytywne, dobre wiadomości, dobre wieści. Dla niektórych z was słyszę, że jakaś choroba będzie w regresie. Jak to powiedzieć? Że jakaś choroba będzie się cofać? Brakuje mi dzisiaj słów, słuchajcie. Że jakaś choroba się cofa, że jesteście na etapie wyzdrowienia. Natomiast w tym tygodniu zdecydowanie czekają was dobre wieści, będzie to przyjemny tydzień, w którym będziecie czuć, że nie jesteście sami. Wszystko idzie w kierunku harmonii, wszystko idzie w kierunku układania się waszego życia, więc wszelkie problemy w tym tygodniu będą wychodzić na prostą, wy będziecie czuć większą opiekę, więc nawet osoby, które, nie wiem, mają problemy na przykład finansowe, mogą zobaczyć, jak w tym tygodniu wasza sytuacja będzie się zmieniać, tak? Być może dostaniecie dodatkową gotówkę, być może znajdziecie dodatkowe źródło dochodu. Osoby, które miały sprawy sercowe gdzieś tam pod górkę, może nagle w tym tygodniu zacznie się coś rozjaśniać. Ale wasza grupa jest bardzo mocno, powiedziałabym, taka wspierająca, duchowa, że wszystko idzie w fajnym, dobrym kierunku, że wszystko fajnie się układa i ten tydzień będzie dla was przepiękny. Będzie
kierunkiem do umiarkowania, kierunkiem do harmonii. Coś ciężkiego odchodzi i przychodzi całkowicie nowa, świeża energia, która chce Was przygotować na piękne życie, na piękną nową drogę, na jakiś nowy być może etap w Waszym życiu. Nie wiem, może niektórzy z Was zmieniają pracę, może niektórzy z Was kupują dom, przeprowadzają się. Co dobrego do Was przyjdzie? Macie energię króla monet, stabilność, poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia kochanym, poczucie bycia zrozumianym. Niezależnie, czy jesteście singlami, czy też nie, będziecie czuć się wspaniale, będziecie czuć się dobrze, poczujecie, że góra nad Wami czuwa, poczujecie, że jesteście bezpieczni, że nie macie czego się obawiać, że życie zaczyna się układać, zobaczycie to światło, światło na końcu tunelu, że jest wszystko dobrze. Więc ta energia miłości przede wszystkim Was pięknie poprowadzi. Więc nie rezygnujcie z siebie. Szóstka to też jest dla mnie energia zawsze miłości. Więc macie przepiękne czytanie, przepiękną energię. Nie widzę jakichś konkretów typu cokolwiek, telefon od przyjaciółki, cokolwiek. Nie widzę czegoś takiego. Widzę bardziej energię, że wychodzicie z ciemności, coś odchodzi, coś co Wam ciążyło, coś co było dla Was ciężkie. Wchodzicie w energię lekkości, zdrowia, harmonii. Ten tydzień będzie dla Was właśnie takim jednym wielkim znakiem, że coś w Waszym życiu się zmienia, idzie w przepięknym, dobrym kierunku i życie jeszcze może być piękne. Oczekujcie małych niespodzianek, oczekujcie pozytywnych wydarzeń, plus właśnie będziecie dostawać znaki od góry, że nie jesteście sami. Zobaczymy sobie teraz, co dla osób w stałych związkach. Macie energię mocy. W tym tygodniu dla osób w związkach, czy ogólnie w jakichś sytuacjach, z kimś się spotykacie, coś tam jest, będziecie musieli wykazać się większą cierpliwością. Druga strona będzie mogła mieć troszkę mniej dla Was czasu. Czuję troszkę jakąś przerywaną, jakieś przerywanie, jakieś pauzy w kontakcie, więc możecie się mijać, może z kimś mieszkacie już i będziecie się mijać, bo nie wiem, czekają Was inne zmiany, ale ogólnie dla osób w stałych związkach po prostu musicie uzbroić się w cierpliwość, niektóre sprawy wymagają troszeczkę więcej czasu, więc nie starajcie się na siłę czegoś pośpieszać, bo jak będziecie chcieli na siłę coś pośpieszyć, coś na siłę zrobić, to może pogorszyć sytuację, dlatego że wtedy mogą pojawić się konflikty, wtedy mogą pojawić się jakieś zgrzyty i wtedy mogą być jakieś kłótnie, napięcia. Więc nie przyspieszajcie niczego, na spokojnie do wszystkiego podejdźcie. Dla singli mamy energię siódemki mieczy. Osoba, z którą niektórzy z Was single mogą się spotykać, mają jakieś trochę takie przeczucia, że nie do końca coś jest okej. Nie wchodźcie, jeżeli Wasza intuicja będzie Wam podpowiadać, że nie tędy droga. Dla singli to nie jest najlepszy czas na miłość, dla singli to nie jest najlepszy czas na to, żeby się otwierać, plus, tak jak mówię, czuję koło Was jakąś, przy niektórych z Was, osobę, która nie zasługuje na Waszą energię, uwagę, bo tą energię może Wam wręcz pożerać, więc jeżeli Wasza intuicja Wam podpowiada, że coś nie jest dla Was, że ktoś może nie mieć szczerych intencji, nie wchodźcie w to, ok? Wasza intuicja będzie Wam podpowiadać, więc na pewno dostaniecie znaki, czy na pewno ktoś jest dla Was. Ogólnie dla singli, jeżeli nikogo nie ma w Waszym życiu, siódemka mieczy mówi o tym, żeby skupić się na sobie, że to nie jest jeszcze czas na miłość, na otwieranie się na miłość, dlatego że dopiero co pożegnaliście coś ciężkiego i dajcie sobie czas na to, żeby poukładać sobie życie. Może są tu osoby świeżo po rozstaniu, może ta żałoba dotyczy rozstania, więc to jest przekaz dla singli, nie starajcie się pod... To by, słuchajcie, grało, bo niektórzy z Was mogą nie wiedzieć, bo okej, jestem singlem od na przykład dnia dwóch, ale czuję, jakbym był jeszcze w energii tego związku albo coś się sypie, więc tak jak tutaj, nie róbcie nic na siłę, dajcie sobie czas, bądźcie cierpliwi, bo jeżeli jesteście świeżo po rozstaniu, to cierpliwość przede wszystkim, nie wymuszajcie niczego, dajcie sobie czas, żeby poukładać sobie pewne sprawy w głowie, bo być może wyjdzie Wam to rozstanie na dobre, albo najpierw musicie zwiększyć swoją moc, żeby coś innego mogło się ułożyć. Więc tak to, słuchajcie, mi się dla Was tutaj pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę aniołka, to będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer 3. Okej, słuchajcie, i grupa numer 3. O matko. Czuję, słuchajcie, w Waszej grupie, że zwróćcie większą uwagę na swoje zdrowie. Jeżeli łapie Was zgaga, przestańcie jeść tyle smażonego, zwróćcie uwagę na swoją dietę. Jeżeli boli Was żołądek, zwróćcie
uwagę ponownie na swoją dietę. Jeżeli czujecie częste bóle głowy, to nie wiem, sprawdźcie, czy może pijecie wystarczającą ilość wody. Natomiast wasze ciało wam pięknie podpowiada, co trzeba zrobić, na co warto zwrócić uwagę, więc nie reagujcie na to, że jeżeli pojawi się jakiś ból w ciele albo jakaś dolegliwość, żeby nagle zatamować to, uśpić jakimiś lekami. Czy też oczywiście nie chodzi mi o to, żeby ich nie brać, tylko żeby, wiecie, jak bierzemy paracetamol na przykład, no nie w jakimkolwiek leku i boli nas głowa, to on, słuchajcie, blokuje, nie, jakby nie sprawia, że ten ból się rozwiązuje, tylko sprawia, że my przestajemy go czuć, o, w ten sposób. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Więc tutaj chodzi o to w waszej grupie, że jeżeli wasze ciało wam daje sygnał, że coś, nie wiem, boli was żołądek, a wy zamiast zastanowić się, dlaczego on mnie boli, może jem 10 tosta w ciągu dnia, albo jem ciągle smażone i już mój żołądek nie wyrabia, ale zamiast tego przestać jeść smażone, wy sięgacie po, nie wiem, leki przeciwbólowe, żeby nie czuć tego bólu i dalej jecie te tosty, no to dbajcie o swoje ciało, jest waszym domem, ok? Więc zwróćcie na to uwagę. I słuchajcie, wasza karta mówi tak, przekraczanie do światła, wkraczanie w kierunku światła, dziś staje przed nowym mostem, który muszę przekroczyć na mojej drodze do wewnętrznej transformacji. Dziś, jak każdego dnia, będę praktykować zasady uniwersalnej miłości. Dzięki temu będę mógł pozytywnie radzić sobie z obecną sytuacją, aby nadal się rozwijać i ewoluować. Przekraczając ten most w drodze do światła, przypominam sobie o prawdziwym sensie życia. Czuję was w transformacji, czuję, że pewne zmiany. Ach, słuchajcie, widzicie, już się złoszczę, bo język mi się za mocno plącze. Chodzi o to, że w waszej grupie mocno czuję, słuchajcie, energię transformacji, że potrzebne jest wprowadzenie pewnych zmian w waszym życiu w tym tygodniu, na które warto zwrócić uwagę. Dlatego być może wyczułam tutaj potrzebę wam powiedzenia o tym czymś w zdrowiu. Ale też, słuchajcie, może to przełożyć się na coś innego. Na przykład w stałych relacjach lub w jakichkolwiek relacjach rodzicielskich, rodzinnych, przyjacielskich. Może tak być, że coś nie wychodzi, że są kłótnie, no nie? I wy zamiast usiąść i rozwiązać od korzeni, dlaczego pojawiają się to kłótnie, to wy będziecie robić, dobra, nie kłócimy się już więcej, wiecie, w ogóle nie rozwiązując sytuacji sprawy, tylko po prostu nie kłócimy się, bo to jest złe, to jest toksyczne, niektórzy z was mogą tak do tego podejść. Nie kłócimy się, no nie? I zamiast rozwiązać sprawę od korzeni i zrozumieć, dlaczego się zaczęliście kłócić, to wy będziecie mówić, nie, nie kłócimy się, po prostu. I dusić w sobie jakąś złość, frustrację, poczucie niesprawiedliwości, ale mówić, nie, nie kłócimy się. Więc w waszej grupie w tym tygodniu czuję, że warto wziąć się za te sprawy, które wymagają u waszej uwagi. Nie przykrywać ich kołderką, i trzymać, wiecie, potwory pod kołderką, tylko zająć się tymi potworkami. Zapytać, dlaczego są, dlaczego, rozwiązać sytuację. Czyli jeżeli, nie wiem, w pracy coś się dzieje, jest jakieś napięcie lub czujecie jakiś kwas, postarajcie się zrozumieć, skąd on się bierze. Albo postarać się rozwiązać tą sytuację. Nie unikajcie rozwiązań, to słyszę w waszej grupie. Ale dobra, zobaczymy, co tutaj odchodzi w waszym tygodniu. Energia ósemki kielichów. Jakieś właśnie sprawy potrzebują waszego rozwiązania. Więc odchodzi, co od was odchodzi. Przepraszam. Mam wrażenie, że wy chcecie od czegoś uciec. Że wy jakby macie szansę coś rozwiązać, ale będzie to wymagać więcej waszej uwagi, zainteresowania. Ale wolicie zająć się innymi sprawami, innymi rzeczami. Więc w tym tygodniu, słuchajcie, dla grupy numer 3, co bardzo ważnego. Traktujcie siebie z delikatnością, z miłością. Siebie stawiajcie na pierwszym miejscu, ok? Postarajcie się mocno być w sobie w tym tygodniu, zajmować się tymi kwestiami, tymi sprawami, które są dla was najcenniejsze, najważniejsze i wymagają waszej uwagi, ok? Nie zajmujcie się czymś pobocznym. Czasami to jest, słuchajcie, energia, w której, nie wiem, nasz dom jest zagracony i wymaga posprzątania, bo już czujemy się w nim okropnie tragicznie. Ale zamiast posprzątać ten dom, mówimy sobie, nie, dobra, wychodzę ze znajomymi, posprzątam za tydzień. A potem wracacie do domu po tym spotkaniu i mówicie, kurczę, mogłem posprzątać, bo czuję się tragicznie i to wpływa na wasze samopoczucie. Nie wiem, dlaczego w waszej grupie właśnie coś takiego czuję, że wy zamiast rozwiązać pewne sytuacje, wolicie je odłożyć na bok
I czuję, żeby nie odkładać niczego na bok w tym tygodniu. Nie odkładajcie niczego, co jest ważne, co jest nierozwiązane na bok. Weźcie się za to w tym tygodniu. Niektórych z Was może gonią jakieś terminy związane z pracą, związane przede wszystkim z pracą, czuję. Nie odkładajcie tego na bok, bo może, słuchajcie, zdarzyć się tak, że nie wiem, macie oddać jakiś projekt za tydzień, w kolejny na przykład poniedziałek i mówicie, dobra, jeszcze nie zaczęłam tego robić, nie zaczęłam tego robić, ale zrobię to, nie wiem, w weekend, bo teraz mi się nie chce. A waszej pracy, wiecie, jest potrzebna taka systematyczność i ten projekt dostaliście na przykład miesiąc temu, no nie? Już powinien być kończony, a wy jeszcze go nie rozpoczęliście. I idziecie w tym tygodniu do pracy, a nagle wasz szef mówi, dobra, to daj już to, co masz, bo muszę już to przedstawić na zebraniu, a wy w wielkiej kropce, bo już muszę dać coś, czego nie mam. Więc słyszę przede wszystkim coś, co odkładacie w czasie, zróbcie w tym tygodniu. Nie odkładajcie tego na bok, bo wasza energia będzie wam sprzyjać w tym, żeby szybko zakończyć te sprawy, te kwestie, które tego wymagają, szybkim rozwiązaniom. Więc zwróćcie na to uwagę. Czy to w zdrowiu, czy w relacji, czy w pracy. Zwróćcie uwagę, bo co odchodzi ósemka kielichów? Czyli wasze problemy, coś co wam ciąży, coś co wam leży na wątrobie. Nie musicie tego przykładać kołderką, tak jak powiedziałam, bo macie szansę w tym tygodniu pięknie to rozwiązać. Więc macie cudowną energię. Więc na tym się skupcie. Ale tak jak mówię, nie warto odkładać czegoś na bok. Zobaczymy sobie aktualną energię na ten tydzień dla was. Macie dziesiątkę buław. W tym tygodniu możecie czuć się troszkę przemęczeni, możecie czuć się troszkę bardziej senni. Będzie to bardzo aktywny tydzień. Będzie to tydzień, w którym dużo będzie się działo, będzie dużo pracy, dużo różnych obowiązków. Nawet jeżeli jesteście na wakacjach, to może oznaczać dużo zwiedzania, dużo jakichś takich, wiecie, momentów, gdzie po prostu gdzieś idziecie, coś robicie, a nie tylko na przykład leżycie i odpoczywacie. Więc w tym tygodniu bardzo aktywna energia, dużo będzie się działo, będzie to bardzo aktywny czas, więc nie starajcie się, tak jak powiedziałam, to co najważniejsze, nie odkładajcie na bok, rozwiążcie to w tym tygodniu, ale jeżeli coś może poczekać i wiecie, że naprawdę się z tym nie pali, to możecie odłożyć. Bo słyszę, że zajmujecie się czymś, co w ogóle nie jest wam potrzebne, a odkładacie na bok coś, co jest istotne. Może, nie wiem, jesteście... Tutaj, słuchajcie, bardzo specyficzna wiadomość dla niektórych z was. Może niektórzy z was są w stałej relacji i na przykład, wiecie, jesteście z kimś i poznaliście kogoś nowego i zamiast skupić się na swojej relacji, w której czujecie się źle i czujecie, że czegoś brakuje i zamiast usiąść i porozmawiać ze swoim partnerem, to idziecie w dziesiątkę buław, czyli w poznanie nowej osoby, może w jakiś romans, może w jakiś flirt, fantazję o innej osobie. I zamiast zająć się tym, co naprawdę jest przyszłościowe, co może być przyszłościowe, wy zajmujecie się krótkim, szybkim rozwiązaniem, który nic nie wnosi. Nie wiem, dlaczego macie jakąś taką energię, ale ogólnie wasz tydzień szykuje się naprawdę przepięknie. Jeżeli weźmiecie się za te sprawy, które naprawdę chcą zwrócić na siebie uwagę, za te kwestie i sprawy, które naprawdę odkładacie w czasie, zobaczycie, że szybko i sprawnie uda wam się je rozwiązać. I jeden kamień spadnie wam z serca i już będzie wam trochę lżej. I już, tak jak z tym motylkiem, ta buławka sobie odpłynie, jest motylek, jest lekkość. I już będziecie mieć poczucie, że kurczę, coś się zmieniło. Tylko ten krok jest potrzebny. Być może krok w kierunku lepszego, zdrowszego życia. Być może w kierunku zdrowych nawyków. Być może w kierunku leczenia. Okej? Ale czas coś zrobić ze swoim życiem. Co dobrego przyjdzie? Energia rycerza mieczy. No właśnie. Energia rycerza mieczy, co dobrego przyjdzie. W tym tygodniu będziecie mieć moc do tego, żeby rozwiązać wszelkie sprawy, które wymagają waszej uwagi. Szybko i sprawnie uda wam się wszystko tutaj robić. Mimo jakiegoś trochę zmęczenia, doprowadzicie sprawy do końca. Będziecie szczęśliwi, będziecie zadowoleni. Więc nie odkładajcie niczego na bok, weźcie się za to, co jest najważniejsze w tym tygodniu. Dla każdego z was to będzie coś innego. Będzie dużo pracy, będzie dużo obowiązków, ale jeżeli już to zrobicie, to coś jednego już wiecie, z waszej listy będzie wykreślone, będzie wam lżej. Zobaczycie, że będziecie szczęśliwsi, jeżeli za to się weźmiecie i z rycerzem mieczy będziecie czuć większą pewność siebie, będziecie czuć się lepiej, będziecie czuć większą jakąś inspirację, większą motywację, więc wasza energia wzrośnie dzięki temu.
Bo jedyne słyszę, co blokuje waszą energię w jakiś sposób, to jest odkładanie czegoś na później. Dla niektórych z was może odkładanie życia na później. Ale dobra, słuchajcie. Idźcie w kierunku światła. Zobaczymy, słuchajcie, co dla miłości w relacjach stałych. Macie giermka monet. To są, słuchajcie, energia giermka monet w stałych relacjach mówi o tym, że będzie stabilnie, ale powoli. Troszeczkę na nerwy może wam działać wasz partner, partnerka. Może wam się wydawać, że zbyt wolno wszystko robi. A dla niektórych z was może to być właśnie troszkę działanie na nerwy to, że wy macie dużo pracy, dużo się dzieje, a wasz partner, partnerka na przykład ma inne zajęcia, no nie? Natomiast ogólnie dla osób w związku, czy w ogóle jeżeli z kimś się spotykacie, ale nawet nie jesteście w stałej relacji, będzie równowaga, będzie harmonia, będą powoli fajne kroki, będą wiadomości, więc tutaj nie przejmujcie się, jeżeli z kimś był brak kontaktu, on ponownie się tutaj pojawi. Jest to fajna energia komunikacji, jest to fajna energia stabilności, ale jest ona bardzo spokojna, więc ten tydzień jest bardziej dla was, żebyście wy zajęli się swoimi sprawami, niż na razie relacja czy związek. Dla niektórych z was, jeżeli jest to sprawa związkowa, to wzięcie się za związek, to przede wszystkim małe, spokojne kroki. Nie starajcie się wszystkiego zrobić jednego dnia, ale dajcie sobie czas, ale zacznijcie coś robić w kierunku związku. Zobaczymy, co dla singli. Dla singli macie energię księżyca. Ktoś z ukrycia was, słuchajcie, podgląda. I tutaj to będzie pierwsza osoba, o której pomyślicie w tym momencie. W tym momencie, w którym powiedziałam, że ktoś was podgląda w internecie, ktoś was tutaj podgląda, mieliście przeczucie, kto to jest. A dla osób, które nie wiedzą, kto to jest, to gdzieś tam dostaniecie jakiś znak, kto to może być. Czyli ta osoba może wam się przyśnić, może ktoś zacząć mówić o tej osobie. Natomiast ktoś z ukrycia was, słuchajcie, tutaj podgląda, to przede wszystkim. Co więcej, dla osób bez związku, dla singli, będzie to czas bardzo wrażliwy, bardzo delikatny, w którym otoczycie się większą miłością, większą troską o samego siebie. I też czuję was bardziej w takiej energii, gdzie będziecie chcieli poświęcić ten czas samemu sobie, samej sobie, niż gdzieś tam osobom trzecim. Więc bardziej będziecie woleli się wyciszyć, bo będzie to intensywny tydzień, niż gdzieś tam angażować w coś. Więc wy możecie też z energią księżyca, ktoś może z wami się skontaktować, szukać nie waszego wzroku, jak to się mówi, waszej uwagi, a wy możecie być w energii księżyca i mówić nie, jakby poczekaj, to nie jest najlepszy czas. Może nie odpiszecie, może będziecie bardziej tajemnicze. Natomiast czuję was singli, czuję w energii takiej bardziej skupienia na sobie, delikatności, zajęcia się własnymi sprawami. Plus czuję, że ktoś was obserwuje. Więc tak to, słuchajcie, mi się dla was pokazuje. Jeżeli jesteście w tej grupie, możecie zostawić emotikonkę wiewiórki. To będzie dla mnie znak, że jesteście w grupie numer 3. I ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa, pa.